Śpiesz się. Cześć wszystkim. Znowu Puma 7. Przeciąg Prince of Persia, dwa trony. Dobra, to chyba tutaj, tak? Dobra, z tego co kojarzę, chyba będziemy mieli jakieś spotkanie z wezyrem w najbliższym czasie. Fatality. Miasto to jedno, ale uczynić to z takim okrucieństwem to coś zupełnie innego. Odpłacę za każdy cios, który zadano mojemu królestwu! Jesteśmy już tak blisko, książę, tak blisko! Sprawimy, że będzie cierpiał. Cała fabuła by się nie wydarzyła, gdyby potężna armia Babilonu czy tam Persji potrafiła walczyć. Nie została kompletnie zdziesiątkowana przy pierwszej okazji. Co my możemy zrobić? Tutaj możemy cokolwiek zrobić? No, możemy. Cyk, 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 cyk. Dobra. O nie. Nie ma takiego kradnięcia piasków. Dobra. Co teraz tutaj? I teraz tutaj? Kolejny piesek chce wyskoczyć? Tak. Tak. Piesku by się przydało. I tutaj tak. Ciągle by się mylę, to trzeba przytrzymać przycisk, żeby to się wychodziło. No i dobra. Cyk. Cyk. I przynoszę dary, ból i cierpienie. Podejdź bliżej, a podzielę się z tobą wszystkim wami. Nie tak to chciałem zrobić? Chyba wygląda na to, że jak on nam wysysa piasek, to również nam to wysysa zdrowie. Dobra. Przyda? Nie tak? Zapomniałem, że jest latarnia na górze. Ostatnia linia obrony Babilonu padła. Ci ludzie dobrze służyli mojej rodzinie. Wraz z ich upadkiem to miasto jest całe w rękach wezyra. Chciałbym, że Babilon nie miał zbyt dobrej obrony. O, ciebie nie zauważyłem. Przepraszam. W sumie mnie też nie zauważył. Dobra. Hmm.
Dobra, zapraszamy do światła. Uderzaj, gdy są ślepe! Jak mówię, jeżeli chodzi o ciemnego księcia, to nie mam najmniejszego pojęcia, jakie kombosy się u niego robi. A zawsze po prostu naparzam przyciski losowo i coś tam wychodzi. Panie, jesteś w świetle. Możesz się bronić. Dobra. Punkciki. No. A więc niech tak będzie. Dołącz do swych praw w wiecznym życiu. Okej, dobra. Musimy to zrobić na czas. Nie zauważyłem. Dobra, co jeżeli byśmy to zrobili w ten sposób? Dużo łatwiej. O, wezyr. Siema. Dobra. Wygląda na to, że musimy tutaj nacisnąć przycisk. No i dobra. Już widzę. Jakąś bronię w pobliżu. Dobra, to są przeciwnicy bezpośrednio wyjęci z duszy z wewnętrznego wojownika. Dobra. Niestety chyba nie dropił broni. A, dropił broni. Dobra. Wygląda na to, że rzucanie w nich i ich własnymi sztyletami dobrze działa. A może te sztylety zadają duże obrażenia. Dobra, książę, możesz wskoczyć na to, jak powinieneś? Dziękuję. Za każdym razem, gdy go dopadam, on się wymyka. Dlaczego po prostu nie stanie do walki? Tak byłoby o wiele prościej. Nie zawsze chodzi o walkę, książę. Niektóre bitwy rozgrywają się gdzie indziej, na innych warunkach. Obawiam się, że nie doceniliśmy naszego przeciwnika. Nie powtórzmy więcej tego błędu. No i dobra. To oczywiście nie jest przejście na dalej, to będzie kolejny upgrade. Skoczny upgrade. Te kręcące się te gesy chyba nic nam nie są w stanie zrobić. Dobra. Moje ulubione piły. Dostaniemy.
Jeden. Dobra, i to? Dobra. Tak na serio teraz, jak otworzyć te drzwi? Nie możemy tego przesunąć ponownie. Dobra, spróbujmy jeszcze raz na górę wejść. Może tam jest coś, co pominąłem. Wystarczy po prostu iść w górę. Dobra. Dobra. I teraz gdzie? Przy okazji, takie pomieszczenia, jak te, w których właśnie musimy coś przesunąć, żeby otworzyć drzwi. Upadł i nigdy nie mógł już przyjść księciu na pomoc. Teraz on był jedyną nadzieją miasta. A jeśli by mu się nie powiodło, cały jego świat mógł być zgubiony. Bo Wezyr nie chciał tylko być królem. Nie. Wyobrażał siebie w roli Boga. Pytanie brzmiało tylko, czy książę zdawał sobie sprawę z pozycji, w jakiej się znalazł. A jeśli sobie zdawał, czy był gotów przyjąć tę odpowiedzialność? Czy stałby się bohaterem? Dobra, to co wiem, takie małe pomieszczenia, w których musimy przesunąć dźwignię, żeby otworzyć drzwi, służą tylko temu, żeby gra sobie w międzyczasie doładowała następny poziom. Po prostu nam to zajmuje trochę czasu. Jak już gra wie, że nie możemy się wrócić, bo drzwi są zamknięte w poprzednie, no to wtedy ona sobie kasuje poprzedni poziom i zaczyna wczytywać kolejny. Taki trik, żeby udawać, że nie ma loadingów w tej grze. W porządku? Uciekł. A ty? Co z żołnierzami? Nie żyją. Wszyscy nie żyją. Ale widziałam Wezyra, albo to, czym się stał. Uciekł do pałacu. A więc wiemy, dokąd iść. Dobrze, ale wydaje mi się, że... No cóż, zacięłam się. Czy możesz znaleźć jakiś sposób na otwarcie tych drzwi? Rozumiem zasady grzeczności, ale wydaje mi się, że to już zbyt wiele. Tworzenie drzwi? Pięknej pannie? Za dużo? W okazji mówiła z zamkniętymi ustami. Dobra, co to za broń mamy tutaj? Mieczyk, weźmy sobie. Dobra, co my tu mamy? Spodziewałbym się gdzieś niedługo kolejnego garnizonu, ale póki co nie widać żadnego promienia światła. Chyba silniejsi strażnicy zaczną się pojawiać. Tak, jak widzicie, lepiej sobie dają radę z blokowaniem ciosów. Ups. Więc walka w tym momencie stanie się trochę trudniejsza. Z tego co pamiętam, to chyba w wewnętrznym wojowniku można by to ująć, że przeciwnicy mieli trzy tiery.
na, jakby to nazwać. Tutaj chyba coś podobnie tak to działało. Zobaczymy. I co teraz? Tutaj. Momencik. Cofnijmy to. I chyba mają mniejszy czas reakcji. Tak, dokładnie tak się teraz będzie działo. Spróbujemy kombosy zrobić. Po prostu przeciwnik inny będzie nam przerywał. Ta walka była konieczna. Tutaj mamy jakiś tam. Możemy go podprowadzić pewnie tutaj, się po nim wspiąć. Nie, nie możemy go tam podprowadzić, bo jest lekki próg. Zawalenie Quick Time Eventu to nie wszystko. Możemy zawsze powiedzieć nie. Zawsze, dopóki mamy piaski czasu. Dziękuję. Oczywiście. Problem polega na tym, że jestem uwięziony. Jak to z babą? Rozwiązanie jej problemu to nowy kłopot dla ciebie. Pozwól, że oddam tę uprzejmość. Dzwon! Nie, tym razem beczka, czy raczej kosz. Mówiłeś coś? No cóż, naprzód. Dobra. Wygląda na to, że musimy te dwa przyciski na raz nacisnąć. Lekki koksaniec na pożegnanie. Teraz... w górę. Mam nadzieję, że z Farah wszystko w porządku. Spędzasz za dużo czasu szukając tej dziewczyny. Czy to konieczne? Gadasz, jakbyś był niezadowolony. Jesteś zazdrosny? Po prostu skup się na dotarciu do pałacu. Farah nam w tym pomoga. Czarny... czarny... jak mi to mówić? Z rzędu? Życia się przyda. Czy mam kontynuować historię? Będę następnym razem opowiadała od tego miejsca. Dobra.
teraz? Chyba na dół. Zabrakło jednego kroku. Oczywiście mamy posterunek. Tu jesteś. Ciszej! Na dole roi się od wrogów. Dobrze, ale sprawdź, czy nie dasz rady zrobić czegoś z tymi skrzyniami. Nie mogę się przez nie przedostać. Rozumiesz teraz? To jest właśnie coś, co nas spowalnia. Czekajmy, aż tamten podejdzie bliżej. Możliwe, że będziemy mieli tutaj podwójne zabójstwo. Dobra. Momencik. Musi się jeszcze odwrócić chyba do nas tyłem, co? Cztery ciosy. Pięć. Wytrzymały gość. Może, że kolega nie zauważy jego braku. A nie, teraz tamten nas zauważy, co? Się proszę. Dobra. To są drzwi. Gdzie jest jakiś przycisk? Nie widzę. A, tutaj, okej. Dobra, spróbujmy ze spowolnieniem. Nie, przeszliśmy? Okej, przeszliśmy. Gdzie teraz? Dobra, moglibyśmy tego zabić, ale wtedy pozostali nas zauważą. Że moglibyśmy w stanie jakoś wrócić z powrotem na górę?
Dobra, jest jakieś ustawienie może, w których może da się ich wszystkich zabić na raz? Nie mam pojęcia. Poczekajmy, aż zbliżą się maksymalnie do siebie i wtedy spróbujemy aktywować to zabójstwo i zobaczymy, co się stanie. Okej. Czy to nie aktywowało portalu? Nie. Super. Proszę zniszczyć portal. Okej. Może dało się to jakoś lepiej zrobić, ale nie mam pojęcia. Dobra. Tutaj gdzieś były te beczki tam, o których mówiła Fara. No, już chyba wiem, co zrobić. Zwinna jak małpa. Widzę stąd pałac. Chodź do mnie. Jużem, idziem, idziem. Dobra, tylko jak tam wrócić z powrotem? Możemy tej beczki użyć. Proszę. Proszę ją złapać. Można ją złapać? Można ją złapać? Nie. Okej. Dobra. Na górę poproszę. Nie da się. O, teraz da się złapać, okej. Dobra. Użyję spowolnienia. Tak bardzo chcecie. Ej, dobra, Fara. Jesteśmy tutaj? Nie, nie jesteśmy jeszcze. Ta-da-da! Dramatyczna muzyka. W końcu wróciliśmy. Proszę, nie zmuszaj mnie, żebym tam wracała. Ja nie chcę stać się taka jak inni. Słyszałeś to? Wiesz co, dla ciebie dobre, kłam. Powiedz nie. Fara, musimy iść dalej. Jestem pewien, że nic jej nie będzie. Zwariowałeś? Błagała o życie. Mówiła, że tam są inni. Nie, nie możemy znów opóźniać marszu. Dobrze, zostaw ją w jej sytuacji. To jest twój lud. Jesteś ich księciem. I zostawiasz ich, żeby cierpieli? Ten człowiek wszystko mi zabrał. I teraz, gdy mam okazję go ukarać, chcesz, żebym czekał? Nie pamiętasz już, co ci zrobił? Ale ja... Ciebie dręczy sumienie, Fara. Sprawił, że patrzyłaś na cierpienie swoich poddanych i nie mogłaś im pomóc. To nie twoja wina. Niech to nie przyćmi twoich osądów. To nie ja mam problem z osądami. Nie musisz im pomagać, ale nie powstrzymasz mnie.
Idę zabić wezyra! Skończyć to wszystko! A ty biegnij opatrywać rany! Dobrze zrobiłeś. Tylko nam przeszkadzała. Zawsze wpada w kłopoty i nas spowalnia. Wreszcie możemy. Wreszcie możemy. Co? Coś może się jej stać. Nie mogę znów jej stracić. Nie, nie, nie. Jesteśmy tak blisko. Książę zwyciężył twoje mroczne jego czerta. Mam kontynuować od tego miejsca, kiedy wrócisz. A więc dosięgła księcia. Bał się o jej bezpieczeństwo. I nawet jeśli była to tylko jedna osoba, przynajmniej teraz myślał o kimś innym niż o samym sobie. Ups. Fabuła próbuje robić taki duży konflikt pomiędzy byciu dobrym i złym i tym, że bycie dobrym w jakiś sposób księcia hamuje przed osiągnięciem celu, bla bla bla. Ale szczerze nie czuję tego. Po prostu fabuła potrzebuje konfliktu, więc mamy jakiś taki konflikt. Nie mogę pozwolić na to, żeby Fara zobaczyła mnie w tej postaci. Zapalona skóra, świecące oczy, stopiona twarz. Na pewno będzie to miłość od pierwszego wejrzenia. A? Coś jeszcze? Ale w tej formie nie możemy rzucać w niej przedmiotami. Przynajmniej dosyć szybko jesteśmy w stanie jej zabić łańcuchem. Tutaj coś jest? Może teraz się uda. Czy to konieczne? Tak. Na pewno. Tak. Dobrze, marnuj swój cenny czas ratując księżniczkę. Mogę sobie tylko wyobrazić, co wezyr teraz robi. Pewnie rozbudowuje swoją armię. Torturuje niewinnych mieszkańców, decyduje, które królestwo jest celem jego następnego ataku, a powinien właśnie teraz umierać. Nie zapomniałem o swoim zadaniu. Może nie zmylić. O, jakiś nowy przeciwnik. Nie pamiętam tych pani. Póki nie widzę, żeby cokolwiek potrafiły specjalnego. Pewnie się jeszcze przekonamy. Jeszcze cię widzę. Możesz się nie ruszać? Jeszcze ktoś jest? Chyba nie. Dobra. To gdzie teraz? Jakieś piaski by się przydały? Nie ma żadnych. Nie, tędy też nie. Dobra. Hmm.
Ale na pewno nie mogę przejść. Żadnie. Dajcie, powinniśmy się tamtędy dostać jakoś na górę. Dobra, chyba tędy. Dziękuję. Nie dropią piasku te panie póki co. Naprawdę spodziewałem się więcej po tobie. Na wyspie czasu byłeś taki skupiony i oddany sprawie. Tak samolubny. Nonsens? Próbowałeś jedynie ochraniać to, co należało do ciebie. Gdzie tu miejsce na egoizm? Rozejrzyj się! Całe to nieszczęście jest moją zasługą! Zajmijmy się tym panem najpierw. No nie. Troszkę piasków. Jeżeli podczas spowolnienia to naciśniemy. Nie wiem, czy on powinien się aktywować. Tamten łucznik, bo bez spowolnienia nie jesteśmy, nie bylibyśmy w stanie tutaj nic zrobić. Nie. Włóczysz się po haremie, podczas gdy całe twoje miasto rozpada się na kawałki? Nie nazwałbym tego bohaterstwem. Jestem tutaj po Fara. Nie jesteśmy tutaj po nią. Jesteś tutaj dla samego siebie. Sprawiła, że poczułeś się winny i starasz się udowodnić, że się myliła. Powody, dla których tu jesteś, są skrajnie egoistyczne. Nie znasz moich motywów, ani mnie. Jestem tobą. Im prędzej zdasz sobie z tego sprawę, tym lepiej. Fara! Czego chcesz? Roczny książę ma pewien poprawny argument. Myślałem o tym, co mówiłaś i miałaś rację. Ja... Nie widzisz, że jesteśmy w środku rozmowy? Jeśli naprawdę pragniesz śmierci, czekaj na swoją kolej. Zabiłem większość strażników. Powinno być bezpiecznie. Idź i znajdź kobiety. Uwolnij je. Ja się nią zajmę. Foreshadowing. To będzie kolejny boss. Wspaniała robota. Wracasz po Fara i potem ją zostawiasz samą sobie, podczas gdy gonisz za tą tutaj. Mój bohaterze! Wiesz równie dobrze... Dobrze jak ja, że harem nie jest już niebezpieczny. Ale jeśli nie zabije tej bestii piasków, będzie stanowiła zagrożenie dla Fara. Dla Fary! Dla Fary! Czy następnym razem... Jakoś powodu tłumacze w tej grze postanowili, że część nas własnych będą odmieniać.
jak wcześniej była mowa Azad, to chyba było odmieniali, że w Azadzie, a imienia Fary z jakiegoś powodu uważają, że nie można odmieniać. Dobra, jak widzicie po pasku na dole, w przyszłym odcinku czeka nas walka z kolejnym bossem, ale póki co to wszystko, dziękuję za uwagę, do usłyszenia, cześć!